Moja codzienna pielęgnacja w zasadzie od wielu lat jest taka sama. Zaczynam dzień od oczyszczania twarzy albo żelem i szczoteczką soniczną, albo raz na 2–3 dni peelingiem. Uwielbiam peelingi do twarzy, bardzo rozjaśniają, rozświetlają skórę i świetnie przygotowują skórę na przyjęcie kremów i olejków. Kolejnym etapem po oczyszczeniu skóry jest przemycie skóry tonikiem. Następnie nakładam olejek albo serum. Bardzo lubię, kiedy serum jest w olejku, wtedy jest to najlepsze połączenie. Kiedy dobrze się wchłonie, nakładam krem nawilżający. Przeważnie jest to krem z filtrem, bo jak wiadomo, mieszkam w Hiszpanii i w Hiszpanii jest bardzo gorąco. Od miesiąca już tak naprawdę codziennie temperatura przekracza 20 stopni i jestem bardzo narażona na przesuszanie się, na ekspozycję słoneczną generalnie. W związku z tym muszę bardzo dbać o to, żeby zabezpieczyć moją skórę. Ostatnim etapem jest nałożenie balsamu do ust i tak naprawdę koniec. Jeżeli chodzi o makijaż, to zupełnie zrezygnowałam z makijażu. Już nie pamiętam, ile lat nie miałam na sobie podkładu. Nie mówię tutaj oczywiście o sytuacjach w pracy, bo w pracy wiadomym jest, że ten podkład czasami jest niezbędny, zwłaszcza w telewizji. Natomiast staram się unikać. Jedyne produkty, które używam do makijażu, to jest szczoteczka do brwi w żelu, takim specjalnym żelu, tubka z żelem, która ujarzmia brwi i sprawia, że pozostają ładne przez cały dzień. Maskara i to też nie codziennie, a już jak mamy jakieś takie duże wyjścia, gdzieś idziemy sobie na kolację, na spotkania ze znajomymi, wtedy używam bronzera do policzków w kremie, który bardzo ładnie podkreśla kości policzkowe, ale też daje taki efekt mokrego makijażu, nie jest matowy, nie przesusza skóry i czasem jakaś kolorowa szminka i to koniec.